Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej. Więc dzisiejszy dzień, ostatnia, więc dzisiejszy dzień spędzimy na nowym filmie. Jest na tą chwilę niedziela, 6 września 2020, godzina 7:07, więc zaczynamy najnowszy film w moim wykonaniu. Tak mówię, niedziela, dzisiaj ostatni dzień w pracy, drugich zmian, jutro weekend wolne, ale zanim pójdziemy dzisiaj do pracy, nakręcę dla Was jakiś materiał, oto z tego lasu, z tego miejsca. Jak słyszycie, widzicie, nowy las, nawet nie słychać samochodów. Ptaszki ładnie śpiewają, deszczyk pomału jakiś tam kapie, a ja, drodzy Państwo, dla Was nakręcę materiał, najnowszy film. Licznik 00, nożyk i cieniutko ubrany dla Was. Pobiegam po lesie i nakręcę jakiś materiał z mojego dzisiejszego wypadu na grzybki. A więc, drodzy widzowie, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zapraszam. I jest w dniu dzisiejszym pierwszy prawusek, którego przytulimy. Pierwsze koty za płoty i zbieramy. Jest i maluszek drugi, jeszcze ciemno, i zobaczcie, tak to się prezentuje przy dzisiejszym zbieraniu grzybków w moim świętokrzyskim lesie. Kolejny piękny borowiczek z pyzowego świętokrzyskiego lasu. Mamy 3 sztuki i szukamy następnych, więc, drodzy Państwo, pierwsze koty, jak to się mówi, za płoty, i jedziemy. Chodzimy i zbieramy w tym miejscu. Tutaj wycinka, drzewa powycinane, ale między nimi można napotkać takie piękne skarbunie. Zobaczcie sami. Ale temu zrobimy zdjęcie, bo jest przekozak. Piękne, aż się sama buzia cieszy do takich pięknych sztuk. Oczywiście sprawdzamy, dalej jest zdrowy. Jak widzieliście, zobaczcie, musiałem nadkroić, ale 2 sztuki są
zawijamy się. Tak. A więc kolejny prawusek, ale to jestem z cienką nóżką, ale go przytulimy. Sztuka. I tu kolejny się schował nasz leśny przyjaciel. Ogarniamy te grzybki i zasuwamy dalej. Okej. Mówię, wycinka. Nowy las. Nawet nie wiedziałem, że tu wycinka jest. Więc jak jest wycinka, to tak jednego roku na filmach, drodzy Państwo, było tak, że jeden chłopaczyna bidny wycinał piłą drzewa, a reszta pracujących z nich kolegów zbierała grzyby z wiadrami. Jednego roku tak było, więc muszę to jakoś może dalej pójść, przejść, tak aby natrafić na grzybki, bo coś tu widzę, że tu mogło być zbierane. Ciemno jest jeszcze, ale cisza, spokój w ten niedzielny dzionek. Zero ludzi, jak widzicie sami, zero. Nie słychać nawoływania się innych grzybiarzy. Dlatego musiałem zmienić las na inny, bo tam prawdopodobnie, gdzie chciałem jechać, najczęściej na moich filmach pokazane jest to miejsce, podobnie, że jest dużo ludzi, bo koledzy mi już mówili, że tam po mojej publikacji filmów borowikowy Armagedon z 1 września jest pełno tam ludzi. Więc dlatego zmiana lasu i daję radę to na razie. Zobaczcie. Nie chodzi tu tylko o grzyby, lecz także odpoczynek przed dzisiejszą, co mnie w niedzielę czeka, pracą. No i szukam. Muszę natrafić jakieś fajne miejsce, więc niucham jak pies myśliwski, pyzowym nosem jakichś fajnych grzybków, więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co mój nos wyniucha. No, drodzy Państwo, to za bardzo nie wyniuchał. Tu jest sztuka i tu taka sztuka. To nie sztuka, więc mój nosku trochę popraw się, bo to nie za bardzo takie sztuki. Więc niuchamy dalej, zbieramy dalej i jedziemy. Nie zbieram, coraz bardziej pada. Zresztą chyba słychać. Więc chowamy się pod drzewka, bo nie mam ani płaszcza przeciwdeszczowego, ani żadnego schronienia dla kamery. Więc szukamy jakichś bardziej fajnych, okazałych grzybków w ten deszczowy, niedzielny dzionek. Mam nadzieję, że duży deszcz nie będzie padał, tak aby za bardzo nie zmoknąć. I na razie zero ludzi i zero grzybków. Nawet ich nie czuć. Ale miejmy nadzieję, że na coś fajnego zaraz natrafię i będzie pomału koszyk się napełniał. Mamy sztukę.
szukamy dalej naszych leśnych przyjaciół. Teraz z góry, pod górę, z góry, na górę, pod górę, ale zbieramy prawuski. Krótko. Zdrowy. Sztuka. I szukam. Jest ładny. Tutaj. Sztuka. Ciemno, ciemno w lesie. I na dodatek pada, ale to w niczym nie przeszkadza. Koszyk się napełnia. A my szukamy jakiegoś fajnego miejsca. Tu mamy bąbelka. I szukam. I tu jest piękny. Drodzy Państwo, drugi. O! I takie grubaski najlepiej lubię zbierać. Więc drodzy Państwo, kozia broda. Tak się prezentuje kozia broda z tego miejsca. I troszkę maluszków do marynaty. I większe i mniejsze, czyli górecki i kupeczki. Całe stada maluszków. Tu jakby było trochę jaśniej, ale taki ogrysio. Tylko jeden. Musimy przejść przez to. Najważniejsze, że jesteśmy w lesie sami. I to mnie cieszy, ale szału nie ma. Ale coś jest. Zobaczcie. Nie, musimy iść gdzie indziej. Drodzy Państwo, gdzie indziej. Na jakieś trochę większe te grzybki.
A może tu? Okej. 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 Takie najbardziej lubię. Ale nic poza nim. Nowy las, więc i inne grzybki, mniejszość raczej grzybków. Dokładnie jeszcze nie wiem, gdzie chodzić. Mniej więcej tak, aby natrafić jak najwięcej grzybków. No ale jakoś dajemy radę z tymi. Maluszkami i mamy kolejne dwie sztuki naszych leśnych przyjaciół. Okej. Pójdziemy może tam. Okej. Tak to się prezentuje. Ale idziemy. O, i tu jest pięknie. Tu jest, drodzy Państwo, pięknie. Zaczniemy odtąd. Szukamy dalej. Ale już nic nie widzę. Ale już nic nie widzę. Tu jeszcze sztuka. I o to w tym wszystkim chodzi. Tam jacyś ludzie się teraz nawołują, drodzy Państwo, więc szybko musimy to przygarnąć i zawijać się dalej, bo słychać tam innych zbierających grzyby, grzybiarzy, więc szybka piłka i zawijamy się dalej. Więc muszę zrywać się jak najdalej od tych zbierających grzyby kolegów, koleżanki, tak aby w ciszy przed ostatnią w pracy dniówką pozbierać rosnące
grzybki. Okej, fajny las, cisza, spokój. Tylko co jakiś czas grzybiarze, przed którymi uciekam. Okej, nareszcie sam. I zbieramy. Tam jest, tam. To już jest dojrzały grzyb. Żółte sito. Robaczywy. Zostawiamy kotego. Ale tu mamy maluszka, którego oczywiście przytulimy. Koszyk się napełnia. I tu mamy kolejnego leśnego koleżkę. Tak to miejsce wygląda. Z górki pod górkę. No ale jakieś efekty są. Jakieś efekty są. Tego jeszcze obczyszczę, tak żeby to ładnie wyglądało. Maślak. Drodzy widzowie, maślaczek. Już przytulimy. Jak już zerwałem, to niech będzie do kolekcji borowikowej maślaczek.
No, nareszcie baja. Zobaczcie, jakie miejscówka. 3. Liczymy. 4. 5. 6. 7. 8. Szukamy gwoździa programu. 8. Gwoździa. Jest. 8. 9. I gwóźdź programu, drodzy widzowie. Zobaczcie, jaki piękny bydlaczek. Czyli gwóźdź programu dzisiejszego niedzielnego wypadu. Więc szukamy, zbieramy, naliczamy i idziemy dalej ku dobremu. Ale temu zrobimy fotkę. Wykręcamy byczka. O, reszta i tak się prezentuje nasz okaz. Sprawdzimy. Zdrowy. Trochę korzeń próchnął, bo grzyb już jest trochę dojrzały, dlatego że już jest zielony, ale zdrowy nasz byczek. Piękne świętokrzyskie borowiki. Świętokrzyskie borowiki. Świętokrzyskie borowiki. Świętokrzyskie borowiki. Krótko. Dziesięć. Te duże do plecaka poszły. Te wyrośnięty, piękny gwóźdź programu poszedł do plecaka w pudełeczko. I takie szamane przez ślimaczki już. Ale zbieramy to jak leci. Ale piękne, piękne świętokrzyskie grzybki. Co niektóre, jak widzicie.
piękny. Jak pięknie w tych naszych świętokrzyskich lasach. Ślicznie. Tam jest wycinka, ta co na początku było. Więc tak mówiłem, z wycinki musiałem zrezygnować, pójść w inne miejsca. Nowy las, to wiecie, intuicja przede wszystkim. Trafiały się małe grzybki, ale było sporo ludzi, więc musiałem ucieknąć od nich dalej. No i w końcu natrafiłem na piękne grzybki. Jak widzicie, sami piękne okazy ze świętokrzyskiego lasu. I znów pod górę. Z góry na górę, z dołu na dół. I tak szukamy naszych grzybków. Więc pomału musimy się cofać, tak aby już niedługo wracamy. Praktycznie wracamy się. Starczy to jeszcze, co po drodze nazbieram. Więc pomału kończymy tą imprezę w szybkim czasie. Dobry czas. Jeszcze odpocznę przed pracą. Jest na tą chwilę godzina 9:03. 9:04. Więc wracamy już i jedziemy na Kielce. A po drodze jeszcze pokażę wam, co uda mi się trafić z dzisiejszego grzybowego wypadu w filmie, który nazwę Świętokrzyskie Borowiki. Więc drodzy państwo, kończymy oto w tym miejscu, na tym pięknym kamieniu nasz dzisiejszy film. Sztuk jest 129. 129 sztuk, dlatego że grzyby dzisiaj są duże, o wiele większe, podrosły przez te kilka dni i zdrowizna. Tak widzieliście na moim filmie. Kilka sztuk mam w plecaku, tych dużych, największych. Reszta tutaj, ale w sumie jest 129 borowików. Pomału kończymy. Nic dodać, nic ująć. Jedziemy na Kielce. Jest godzina 9:15. To szybko, krótko i na temat. I tak to leciało w moim filmie, który nazwę Świętokrzyskie Borowiki. A więc dziękuję wszystkim państwu za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. Buziaki dla was. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Będą śledzić mnie na bieżąco. I tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Zawijam się na Kielce. Odpoczywam przed niedzielną drugą zmianą. I do następnego. Siema, pyza, narka.